Wędzenie bociana, okadzanie, malowanie go dymem na czarno. To musiał być dla niego szok. Podobno ktoś się pomylił. Podobno oczekiwano od bociana, że przeniesie się na inny komin. Podobno bocian jest uparty. A wszystko to na Domu Kultury. Maciej Mazur. Bociany już są? Są. Mieszkają w gnieździe na kominie Ośrodka Kultury w Jasieniu. Można je podglądać na żywo. Bocian to taki pożyteczny ptak. Jest on symbolem zawsze. Przyjeżdżają ludzie tu i mówią, o, bociany jest w Jasieniu, są. Wiosna się zaczęła. W tym roku wiosna zaczęła się czadowo. Napalono w piecu i z komina buchnął dym prosto w bocianie gniazdo. Że centralnie dym leciał w gniazdo jest wielką bzdurą, ponieważ tam jest blacha. Na pewno jest, aczkolwiek w kłębach dymu dość trudno ją zauważyć. To jest takie zatruwanie też środowiska, no ptactwo, nie? Okadzany ptak dzielnie trwał na posterunku. To jest jego gniazdo, jego dom, pewnie tam już jest pierwsze jajko, no i on tego jajka pilnuje. W związku z czym, no ma nadzieję, że ktoś zmądrzeje i szybko przestanie dymić. To było niecałe 10 minut. Niecałe 10 minut tego dymu. Pracownik szybko zareagował. Dyrektora warszawskiego zoo, ornitologa, pytamy, jak taki dym wpływa na bociana. Na pewno przyjemny nie jest, a może na dłuższą metę być szkodliwy dla zdrowia. Jeżeli ktoś chciałby się przekonać, jak to działa, to powinien tam chwilę posiedzieć. Kominy są dwa. Ten czarny smoluch z gniazdem, w którym bociany mieszkają, i ten drugi, czysty, z przygotowanym apartamentem, ale niestety to pustostan. Bocian strasznie uparty. Stwarzaliśmy mu takie warunki istnienia 2 metry bliżej, zrobienie nowego gniazda i tak dalej. Nie udało się. Historia zna takie przypadki. W Dalanowie w Wielkopolsce do dzisiaj niektóre osoby wierzą, że tam na kominie mleczarni gniazdowały bociany czarne, to były po prostu pokolorowane przez dym bociany białe. Jak to tłumaczyłem, to nie każdy przyjmował to do wiadomości, ale ten dym tutaj był naprawdę zaskakująco gęsty. Co wy tam palicie? Chciałoby się zapytać, cytując klasykę. Jest palone tam drzewem oraz węglem, a złośliwość rzeczy martwych. Dmuchawa się zacięła, prawda? Nie mogli po prostu wyłączyć. Dziś już powietrze czyste i bocian zadowolony. Burmistrz zapowiada wymianę pieca i już nigdy się nie powtórzy. Bocian, gniazdo, czarny dym, Polska na jednym obrazku. Maciej Mazur, Fakty.